przejechałem Fiatem 126P zaledwie kilka kilometrów, stąd też opinie moje nie będą zapewne autorytatywne. Ale towarzyszy mi kierowca testowy tego samochodu, pan Andrzej Szlakowski. Pan Andrzej Szlakowski, który przejechał już chyba sporo kilometrów. Tak, przyjechałem na tym samochodzie już od początku 2200 km. Czy pan czyni jakieś zapiski w czasie jazdy, czy po skończonej jeździe? Mam taki zeszyt specjalny, gdzie prowadzę po prostu zapisy, jak się samochód sprawuje na różnych warunkach atmosferycznych, na drodze. Można zacytować coś z zeszytu, jeżeli... No jest właśnie, może nie będziemy sięgać, ale pan z pamięci przypomni kilka może swoich uwag. No samochód, jak wiadomo, jest tylnym napędem, jest samochodem nadsterownym. No i zależnie od nawierzchni drogi, bardzo dobrze się trzyma drogi, trzeba przede wszystkim zaznaczyć. Jest bardzo zrywny. No i cóż można więcej dodać, bardzo udany samochód. Proszę pana, no a co z wnętrzem? Bo mówi się, że tam jest dość duża ilość szumów. Jak to jest naprawdę? No wie pan, no pan też jechał samochodem, no to może pan... Ja myślę, proszę państwa, że my zrobimy jeszcze jeden test. Po prostu wejdziemy teraz do samochodu z kamerą i z mikrofonem. I tam spróbujemy zarejestrować te szumy, które są we wnętrzu. Proszę bardzo. Jesteśmy we wnętrzu małego Fiata. Kluczyk, rozrusznik, pierwsze przełożenie i ruszamy. Dwójka. Na liczniku 30 km na godzinę. Trzecie przełożenie. Mamy 50. Słuchajcie państwo, jakie są efekty we wnętrzu. I czwarte przełożenie. Proszę może panie Andrzeju włączyć teraz ogrzewanie, bo to daje dodatkowe efekty. Znów mamy trzecie przełożenie.